poradniku postaram się pokazać Państwu, jak przeprowadza się dwuczynnikową analizę wariancji w schemacie międzygrupowym. Ja używam SPS-a 15, troszeczkę się on różni. Po pierwsze dlatego, że jest w angielskiej wersji językowej, a po drugie dlatego, że tutaj mam swój taki podręczny, swoje podręczne menu, ale to nie będzie wielkim problemem. Przykład na pliku, na którym pracowaliśmy na zajęciach, ZAJ06 podkreślenie chce dziecka SAF. Jak Państwo zauważyli, wybrałem plik otwórz dane i wybieram sobie ten plik. SPSS mi go otwiera. Mamy tutaj cztery zmienne. Pierwsza zmienna to numer porządkowy, druga zmienna płeć, trzecia wiek i czwarta chęć posiadania dziecka. Płeć na dwóch poziomach mierzona, wiek mierzona na trzech poziomach, natomiast chęć dziecka jest mierzona na takiej 10-punktowej skali. Jak dwukrotnie klikniemy tutaj na numer wiersza, to przechodzi nam do okna z danymi i widzimy tutaj dane właśnie, poszczególne grupy, wyniki poszczególnych osób. Dwukrotne kliknięcie tutaj, wracamy do widoku zmiennych. Przechodzimy do analizy wariancji. Klikamy analiza, ogólny model liniowy jednej zmiennej. W górną blaszkę zmienna zależna wprowadzamy chęć posiadania dziecka, w blaszkę czynniki stałe, płeć i wiek. I na razie w opcjach zaznaczymy tylko statystyki opisowe, oszacowanie efektu i homogeniczność, test homogeniczności wariancji, test Levena. Klikamy dalej i OK. Pojawia nam się output, jak tylko SPSS przemieli analizę, pojawia nam się output i w tym outputcie, o tak to będzie standardowo wyglądać, i w tym outputcie widzimy na początku tabelkę z listą czynników i ile osób było w poszczególnym czynniku, statystyki opisowe, które kazaliśmy SPSS-owi policzyć, średnie odchylenie standardowe w poszczególnych grupach. Tutaj widzimy kobiety do 26 lat, kobiety 27-45, kobiety ogółem, tutaj będą mężczyźni odpowiednio, i ogółem te grupy 26 lat do 26 lat są pokazane. Wszystkie osoby badane, było ich 240, miały taką średnią. W kolejnej tabeli widzimy test Levena. Nie jest on istotny statystycznie, istotność jest wyższa niż 0,05, w związku z tym założenie jest spełnione. Tutaj w dwuczynnikowej analizie wariancji to założenie o jednorodności wariancji jakoś jest czasami pomijane, bo tak naprawdę jedyną alternatywą, kiedy ta jednorodność wariancji nie jest spełniona, to i też nie są podobne rozkłady do siebie, to jest przekształcanie danych. Niestety nie ma takiego nieparametrycznego odpowiednika dwuczynnikowej analizy wariancji, ale warto jest to skontrolować. I co my tutaj widzimy? W kolejnej tabelce testy efektów międzyobiektowych. Dla każdego czynnika wyniki i jak widzimy, wszystkie oba czynniki, zarówno płeć, jak i wiek, istotnie różnicują zmienną zależną. Obserwujemy także efekt interakcyjny. Co to dla nas oznacza? Oznacza to, że są różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami, są różnice ogółem niezależnie od wieku, są różnice między różnymi grupami wiekowymi i tutaj znowu niezależnie od płci, prawda? Czyli tak jak mieliśmy różnice między kobietami tutaj i mężczyznami, to jest efekt główny płci, efekt główny wieku to są różnice tutaj pomiędzy tymi grupami wiekowymi, ale wiemy, że co najmniej jedna z tych średnich się różni. Nie wiemy, jakie dokładnie są te różnice. Dlatego będziemy musieli wykonać testy post hoc. I efekt interakcyjny również jest istotny statystycznie. Teraz, żeby wykonać testy post hoc, mamy dwie metody. Jeśli chodzi o testy post hoc dla efektów głównych, możemy użyć opcji post hoc. I tutaj widzimy, jakie czynniki
dla jakich czynników mają być testy postaw przeprowadzone. Ponieważ płeć jest tylko na dwóch poziomach, w związku z tym nie ma sensu robić takiego testu, zaznaczamy sobie wiek i wybieramy któryś z testów, tą listę znamy. Jest to jedna metoda zrobienia testu post hoc i to działa tylko i wyłącznie dla efektu głównego. Natomiast jest jeszcze inna opcja, kiedy klikniemy sobie opcje w tym głównym okienku, możemy tutaj wprowadzić wszystkie czynniki i zaznaczyć porównaj efekty główne. Niestety lista testów post hoc jest krótsza, ale to nam wystarczy. I tak, teraz kliknamy dalej, OK, i SPSS nam liczy. Tutaj widzimy testy post hoc, to są te pierwsze, które zrobiliśmy w opcjach post hoc. Mamy tutaj porównania, o, tak to będzie u Państwa najprawdopodobniej wyglądać. Mamy tutaj porównania wszystkich możliwych grup, te, które zaznaczyliśmy tylko i wyłącznie dla wieku. Widzimy, że do 26 lat mają wyższą średnią niż 27-45 i podobnie do 26 lat mają wyższą średnią niż powyżej 45. Obserwujemy też różnice i to są jedne różnice, które obserwujemy. Druga opcja, o której powiedziałem, to jest tam w tej zakładce opcje, druga możliwość, to jest obliczenie tzw. oszacowań średnich brzegowych i tutaj też mamy możliwość obliczenia sobie tych testów post hoc. Dla płci policzy, widzimy, że jest różnica między kobietami i mężczyznami i że mężczyźni mają niższy poziom zmiennej zależnej, niższą chęć posiadania dziecka. Tutaj jeszcze mamy dla wieku porównania teraz już dobrze widać. I te wyniki są takie same, jak tutaj w tych testach post hoc w drugiego okienka, no dlatego, że zrobiliśmy w obu tych okienkach test post hoc Bonferroniego. Nie mamy natomiast efektu interakcyjnego. I teraz przeprowadzimy sobie testy post hoc dla efektów interakcyjnych, ogólny model liniowy, jednej zmiennej. I w opcjach mamy to zaznaczone, mamy tutaj wpisane te w opcjach te porównania. I kiedy je mamy, to musimy kliknąć paste, czyli po polsku wklej. Pojawia nam się taka tabelka. Ja może troszeczkę powiększę tą czcionkę, żeby było lepiej widać. O! I teraz tak. Ten wiersz kopiujemy sobie i dopisujemy tutaj compare w nawiasie nazwę czynnika i test. I podobnie robimy w niższym wierszu. I kiedy już to wpiszemy, wystarczy, że kursor będzie gdziekolwiek w ramach tego polecenia i klikamy tutaj ten przycisk play, albo wybieramy uruchom zaznaczone, czy tam uruchom run current, już nie pamiętam, jak to jest w wersji tej polskiej SPSS-a. I SPSS nam liczy tutaj, znowu nam liczy nowe i widzimy, że w tych oszacowaniach średnich brzegowych pojawiły się nowe tabele. O ile wcześniej oszacowania średnie brzegowe dla efektu interakcyjnego to była tylko jedna taka tabelka, to teraz mamy tutaj takie zestawy tabel i w tych zestawach tabel widzimy wewnątrz poszczególnych grup wiekowych, jakie były różnice między kobietami i mężczyznami. Czyli tutaj widzimy, że w grupie do 26 lat były różnice, 27-45 nie było różnic, a 45 powyżej 45 lat już były różnice. A tutaj w grupie kobiet są różnice takie jak ogółem, a w grupie mężczyzn są też, jest jeszcze więcej różnic, bo też są różnice między 27 a 45 lat. To koniec, bo 10 minut mija. W następnym odcinku jak zanotować wyniki.